To jest moja ulubiona ładowarka do pakietów litowych. Korzystam z niej najczęściej, ponieważ jest bardzo praktyczna i umożliwia niezależne ładowanie czterech akumulatorów jednocześnie. A ciekawe w niej jest to, że ładuje ona przez złącze balansera, czyli przez mały kabelek wystający z pakietu. Wybranym przyciskiem ustawiamy, z jakim prądem ma ładować nasz pakiet. Możemy wybrać 2 A, 3 A albo 5 A. Po wyborze prądu przytrzymujemy ten przycisk i zaczyna się proces ładowania. I według producenta posiada ona funkcję balansowania. Potrafi balansować ogniwa znajdujące się w pakiecie z prądem do 400 mA, czyli dosyć dużym. I aby sprawdzić, jak ta funkcja działa, podłączę do ładowarki pakiet, który jest dosyć mocno rozbalansowany. Napięcie na jednym ogniwie w tym pakiecie wynosi 4 V, natomiast na drugim zaledwie 3,6 V. Odłączam miernik. Podłączam przewód od balansera do ładowarki. Prąd ustawiam na 2 ampery. Przytrzymuję przycisk, aby rozpocząć proces ładowania. I zostawiam ją, aż zacznie wydawać sygnał dźwiękowy, oznaczający, że proces ładowania dobiegł końca. Minęło 50 minut, jeden pakiet się naładował, więc go odpinam. Cały czas czekam na ten pakiet. Minęły 2 godzinki, akumulator jest naładowany. Trwało to trochę długo, jak na taki mały pakiet. Pewnie dlatego, że pod koniec ładowania trwał jeszcze proces balansowania. I teraz sprawdzimy, jakie występuje napięcie na poszczególnych ogniwach. 4,2 V i 4,17. Różnica w poziomach napięć na tych dwóch ogniwach jest znacznie niższa, czyli uważam, że akumulator został zbalansowany. Przy każdym kolejnym ładowaniu pewnie ta różnica będzie coraz to niższa, aż poziomy napięć zostaną całkowicie zrównane. Zrobię jeszcze jeden pomiar, tym razem będę mierzyć prądy, jakie płyną do danego ogniwa podczas ładowania dużego akumulatora 3S. Mam już nawet taką płytkę przejściową i w miejsce tych goldpinów będę podłączać amperomierz, ale to już na następnym filmie.